Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości wobec poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny, druk nr 722 i projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu RP, druk 723. Szanowni państwo, rodzina, to jak już zostało tu powiedziane, to podstawowa i niezastąpiona komórka życia społecznego. Dziś jest atakowana sama koncepcja rodziny jako wspólnoty życia i miłości, jako tego najlepszego środowiska wychowawczego, w którym kształtuje się ludzka tożsamość. Wspólnota, której podstawem stanowi małżeństwo mężczyzny i kobiety. W obecnej rzeczywistości, wobec zagrożeń, istnieje konieczność odkrycia na nowo wartości rodziny i małżeństwa, ponieważ dziś wartość ta jest w znacznej mierze kwestionowana zarówno przez współczesną kulturę, jak i przez społeczeństwo. Jako podstawem do konstruowania normatywnego modelu rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety i poświęcony instytucjom małżeństwa, rodzinie, macierzyństwu, rodzicielstwu stanowi artykuł 18 Konstytucji RP oraz realizowany w ustawodawstwie zwykłym, w szczególności w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Rodzina jako wspólnota osób ze względu na swoją specyfikę ma swoje prawa. Zmieniając je, czy też zadania ustanowione przez prawo naturalne, które, jak tu już kwestionowano, nie podlegają żadnej dyskusji i żadnej negocjacji, dlatego że prawo do życia nie podlega żadnej dyskusji. Człowiek przyczynia się do kryzysu. Kryzys rodziny staje się z kolei przyczyną kryzysu społeczeństwa. Liczne zjawiska patologiczne, od osamotnienia po przemoc i narkomanię, można tłumaczyć także tym, że rodziny straciły swoją tożsamość i przestały odgrywać właściwą sobie rolę. Gdy upada rodzina, społeczeństwu zaczyna brakować tkanki łącznej, co pociąga za sobą katastrofalne skutki dla osób, zwłaszcza najsłabszych, dzieci, dorastającej młodzieży, niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku. To też troska o dalsze istnienie rodziny w tradycyjnej formie i o właściwe jej funkcjonowanie powodowała zapewne autorami projektu, którzy uznali, iż konieczne jest przeciwdziałanie procesom demoralizacji społeczeństwa. Jak podają, z czym oczywiście się zgadzam w pełni, należy ze wszech miar nie dopuścić, abyśmy stali się społeczeństwem zdegenerowanym, niezdolnym do wykonywania podstawowych funkcji rodziny. Dlatego proponowana instytucja Rzecznika Praw Rodziny byłaby skutecznym narzędziem ochrony tradycyjnych wartości rodzinnych, poszanowania godności, praw, obowiązków i odpowiedzialności każdego z członków rodziny oraz obowiązków i odpowiedzialności państwa, instytucji i osób wobec rodziny. Konstatacje skłaniają do wniosku, że instytucja rodziny w licznych przypadkach nie funkcjonuje należycie. Mam na uwadze tu wysoki poziom rozwodów. Trwałości małżeństwa nie poprawiło nawet wprowadzenie do polskiego prawodawstwa instytucji separacji. Dalej narkomania, alkoholizm, wszelkiego rodzaju patologie dają podstawę do bicia na alarm i propozycja ustanowienia Rzecznika Praw Rodziny
powinna być przez Wysoką Izbę przyjęta z najwyższą uwagą. Jego działalność jest potrzebna na forum krajowym. Panie marszałku, jeszcze kilka zdań, jeśli pan pozwoli. Na forum krajowym i międzynarodowym, by zapewnić odpowiednie standardy życia rodzinnego, zapobiec kryzysowi i rozpadowi małżeństw, dążenia do zapewnienia odpowiedniej płacy za wykonywaną pracę, zapewnienia odpoczynku rodzinnego w niedzielę, państwo powinno kierować swoją uwagę na rodzinę jako wspólnotę, a nie tylko na indywidualnego człowieka. Jako przykład potrzeby reakcji na forum międzynarodowym Rzecznika Praw Rodziny niech posłuży skarga złożona przez pana Andrzeja w moim biurze poselskim, który mówił: pan Andrzej, mieszkający w Norwegii, zwrócił się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie odbierania dzieci polskim rodzinom mieszkającym w Norwegii. Ta dramatyczna sytuacja dzieje się, jak mówi, przy biernej postawie polskich służb dyplomatycznych. Odebrano dzieci rodzinie państwu Marlenie i Przemysławowi Gruźlewskim. Trojga dzieci to jest w wieku 1 roku, 2,5 lat i 7 lat polskiej rodzinie w Norwegii. Tak się dzieje często w Europie Zachodniej. Proszę o konkluzję. W obszarze polskim to już dobrze wiemy, że sama bieda nie uzasadnia odbierania dzieci, a tak się dzieje. Rzecznik Praw Rodziny miałby na celu działanie w kierunku maksymalnego otoczenia rodziny i wszystkich jej członków odpowiednią opieką, należytą troską i pomocą we wszystkich przypadkach i sprawach, których rodzina tej opieki, troski i pomocy potrzebuje. Dziękuję pani poseł. Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za powołaniem pani poseł, dziękuję. Pani ale czas muszę minął. Powiedzieć, czy jesteśmy za, czy nie. Ale, panie marszałku, jeszcze słowo. Ale pani poseł, i skierowanie czas do minął. Komisji jednak zwraca uwagę na trudności legislacyjne, bowiem powołanie wymaga zmiany Konstytucji, artykuł 72 ust. 4. Dziękuję. Dziękuję pani poseł.